Gdzie to jest? Trochę metrów trzeba przejść, no ale dobra. Jeszcze tracę niepotrzebnie ammo. Znaczy, granaty. Właściwie na skróty to idzie łatwo. Jeśli będę mógł tutaj wszędzie użyć tej kotwiczki jednak. A prawie wszędzie idzie to zrobić. Gdzie mam tutaj dokładniej wejść? Dobra, chyba nie tym. Tutaj? Chyba nie. W środku gdzieś może? A on żyje! Nie żyje. Chciałem się przebrać. W sensie... skamuflować. Mogę przejść? Mogę? To będzie tu? O ja! Jestem w środku. Nareszcie postęp jakiś. Nareszcie jakiś postęp, przynajmniej tą misję główną wykonam. Kurwa ma. I po co on to zrobił? I to przy drzwiach idealnie. A tu, dobra. Jeszcze jedno było na lewo. O, jest. Będzie działać? Zrobione. Okej. Okay. Zrobił mi się jakiś zombiek tutaj. Welcome back, Prokop. Zrobił mi się tu jakiś zombiek, żeby się za niego przebrać. Wejście to nie problem, ale pytanie jak wejść do środka. Chyba, że tędy mam. Na skrót oczywiście nie wolno, bo nie. Nawet wybuchło jakieś rzeczy i gra chodzi w 5 FPS-ach. Po prostu kurde nie wierzę! Najgorsze jest to, że ja nie mam amunicji do broni i mam się z nimi napierdalać.
Czemu to są same kobiety w ogóle? O, jest! Dobra. Bo wiem, że potem trzeba się wspinać, to było oczywiste, że będzie trzeba się wspinać. Ale zastanawiałem się, jak tu wejść. Kodami prosto. Bezproblemowe wejście. Nie ma co narzekać. Czy to było bezproblemowe wejście? Chyba tu. Boję się, że polecę trochę za daleko. I będzie rip. Mówię, szkoda, że haków nie można używać. Haku, w sensie. Rozumiem, żeby było trochę ułatwienie, ale w końcu on od tego jest. Żeby ułatwić mi grę. Jak tu wejść? To wygląda, jakby dało się potem wspinać, ale no nie da się. Przynajmniej nie dało się wtedy. O, da się, dobra. Nie do końca o takie wejście mi chodziło, ale w zależności wyszło na to samo. Jeszcze parę metrów trzeba podejść. Kurę. No i prawie by mi się skończyła podróż. Bo się nie złapał. Dobra. Teraz tędy. No na easy mówię. Crane, pamiętaj, żeby po podłączeniu wzmacniacza dostroić swój nadajnik. Tak, pamiętam. Było złapanie pół na pół. O! Koledzy! Nie mam niestety nic innego do nawalania. Niestety broń mi ostatnio postanowiła zniknąć ze sklepu. Jakbym miał na bliski dystans broń, która raczej na hita by zabijała ich. Raczej. O, ptoszek jakiś umarł. Gdzie muszę tu wejść? Nie, serio, gdzie muszę tu wejść? A! Chyba, że... To było ryzykowne. Ryzykowny bug. Ja nie ufam temu wspinaniu się, niestety często. Czy się faktycznie złapie, czy nie. Nie ufam temu. Oczywiście przestało padać dopiero teraz. Będzie flaga u góry, przy okazji? Zawsze na wysokich miejscach jest flaga. Czy nie zawsze na fabularnych jest. Oj, dlatego, że w ogóle mam zejść na dół. Dobra. Ale dobrze, że wbiłem do góry. Żebym czasem nie zszedł do tyłu. Panik by mógł patrzeć po ciebie, żeby wiedzieć, gdzie jestem. Na jakim etapie wchodzenia. Bo schodzi się po prostu klikając przycisk w dół. Tam do tyłu.
czy ktoś mnie słyszy, mam ważną wiadomość. Nazywam się Kyle Crane i nadaję z miasta Haran ze strefy kwarantanny. Pułkownik Tanner i Ministerstwo Obrony kłamią. Lecą na mnie! Wciąż są żywi, zdrowi ludzie. Chcą zbombardować Haran, ale jeśli te bomby spadną, wiedzcie, że Tanner i Ministerstwo to banda ziemnokrwistych morderców. O cholera! W strefie kwarantanny został ktoś żywy? Hej, słyszysz mnie? Było blisko. Ano. Chyba, że nawrót robię zaraz. Crane? Czy to ty? Słyszysz? O. Czego kurwa chcecie? Chcemy dać ci szansę na opuszczenie tego strasznego miejsca. Tak? A niby z jakiej paki? Nie dowiedziałem się, kto miał ten zastrany plik. Nie musicie mi płacić honorarium. Wszystko zostało zapomniane, Kyle. Miejmy to już za sobą. Kyle? Musisz tylko zabrać ze sobą badania doktora. Kyle Crane, on się nazywa? My prześlemy po ciebie ładny, bezpieczny helikopter. Dobrze wiem, co było w tym pliku. Chcieliście przerobić wirusa na broń biologiczną. Crane! O mój Boże! Potrzebujecie tego leku, żeby poprawić swój PR! To wasz jedyny ratunek! Przekonać wszystkich, że cały czas szukaliście lekarstwa! To insynuacje, Crane. Zdobądź wyniki badań, a wszystko będzie w porządku. Chcecie wyników badań? Czekajcie na mój sygnał. Okej. Jej! Jesteś tam? Zainstalowałem wzmacniacz. Czadowo, Crane. Teraz zjedź po linie. Tunel, o którym mówiłem, jest blisko drugiego. Bałbym się zjechać po takim czymś. Zawrót głowy! Uruchom wzmacniacz. 81% fabuły mam. Kim jest Wolkan? Tu Crane. Kto mówi? Tu Wolkan Dahl. Jestem tu z braćmi. Kurwa, nie, nie, nie! Okej, okay, okej. Okay. To była długa rozmowa. I owocna. No to lecimy. Do Wolkana. Który jest z braćmi. I tyle mi o tym wiadomo. Tylko na początku by się przydało znaleźć jakiegoś... jakąś miejscówkę, której jest... A to jest w ogóle całkowicie nowa mapka. Sklepikarz. Bo mówię, zostało mi 6 ammo tu, tam parę ammo tylko. ...19.30. Czyli jeszcze niecała godzina. Więc spokojnie, jest czas. Nie przegapię. Zaspamią mi DC, jakbym nie wyrobił się. Albo znowu by mi przyszedł zarządca na live'a pisząc, że mamy maraton, jak ostatnio. Co to jest za niebieskie, świecące coś? Tak zrobił. Dlaczego się śmiejesz? Chyba dobry zarządca famowy to jest, że przyszedł i powiedział mi o tym, że mam live'a. Znaczy, że mam live'a, że mamy maraton za 3 minuty. O! Jakaś ukryta jaskinia. A, tu jest on. Dobra, kim jesteś? O, to jest Fatim i Tolga. Pan jest Wolkan Dahl. A pan jest Crane. Zdolny z pana człowiek, przyznam. Radzę sobie. To stawia pana ponad przeciętną. Ci dwaj, mimo tego, co pan bez wątpienia zaobserwował, też sobie radzą. Na swój sposób. Łódź podwodna. A więc pana też tu uwięzili? Nie na długo. Ach, nie mógł się pan wykupić? Rząd wie, że zostałem ugryziony. Powiedzieli, że musieliby mnie przetrzymywać w jakiejś tajnej placówce badawczej. Okej. Okay. A to nie dla mnie. Przyniósł pan sonar? Mam go tutaj. Gotowi do testów, panie Dahl. Doskonale. Panie Crane, uczyni mi pan ten honor? Czemu nie? Spróbuj nie zepsuć. Prosper. S 10 tysięcy dostałem za popchnięcie łódki. No i to się nazywa dobre misjo. Misja. Przygotowuję do manewrów testowych. Otwieram zbiornik balastowy. Zadłużenie 2 metry. 1/3 naprzód. Coś czuję, że go wybuchną. No i tyle by było. No signal. Podam. O nie. Panowie,
Chciałbym wiedzieć, co zaszło. Eksplozja. Eksplozja. To twoja wina. To twoja wina. Moja? Chyba zwariowałem. Moja? Chyba zwariowałeś. Tak, oczywiście. Fatim, Tolga, chcę pomysłów. Ludzka kula armatnia. Zbyt niebezpieczne. Tunel do Chin. Za dużo kopania. Plecak odrzutowy? Plecak odrzutowy. Tak, tak, tak. Zbudujcie mi plecak odrzutowy. To też nie jest dobra chyba opcja. Zrobiłem też rakietę na niego. Ale kto, co lubi? Która Dio Haran. Nie mam większego wyboru, bo nie mam jak stąd wyjść i tak. Welcome back X3. Naście. Ro-fy-le. Powiedz mi, jak wrócić do zeszłych miast. Bym chciał sobie kupić broń. Bo tak jakby nie mam amunicji do niczego. Nie mam do pistoletu prawie, moja broń jest zniszczona. Do tego mam 25 amunicji, do shotguna nie mam nic. Więc tak jakby... Slipa trochę. Przecież jesteś zawodową graczką. Jak ta gra się nazywa? Dying Lighta. Będę na razie używać tego shitu. Niebieskiego. Bo nie mam już czego innego używać. Gdzieś tu. I znowu mi przyłączyło na granaty. O, miło. Prawie miło. Będzie tutaj szybkie przejście jakieś, czy muszę znowu błądzić przez kilometr? Jasne, co może pójść źle? Co może pójść źle? Męczy się, oh no! Halo, dobra, odpocznij. Biegnij dalej! No, pamiętam to, tylko było mniej zalane. Lampsy. Tutaj mają? Kawa? Kolejna kawa. Kolejna kawa. Ciekawe, ile jeszcze tej kawy muszę zebrać. O, plany w ogóle dostaję za to. Plan grilluj i killuj. Ile mam kawy? 16 na 20. Dobra, płyniemy. O, fajnie by było coś widzieć. Tutaj? Czy jeszcze dalej? Chyba tutaj. Wygląda jak stare miasto. Tutaj wygląda jak miliard cenności by tam było. Wszystko się świeci.
Może kawa kolejna. Bo jeszcze jednak 4 mi brakują. Jeszcze 3 mi brakują. Części metalowe, to tam mech. Mikalia. Nie wiem, czy się przyda. Do czegoś konkretnego w sensie. Jak misja. Oczywiście się będę mógł to zabrać, bo mówię, to jest zbugowane trochę, zbieranie w tej grze. O, dziękuję. Kolejna kawa? Nie, tym razem lipa. O! Gazu zapalniczek. Można kontrolować zadanie gazu zapalniczkę. Zapalniczek. No jeszcze jak będę miał kawę, to mogę odnieść te dwie rzeczy. Jednocześnie wtedy. Jest coś tu jeszcze? Kawa. Będzie ostatnia kawa? I jest! Będzie, nie? Nie ma kontynuowania jeszcze możliwości. Chyba, że jeszcze jedna mi brakuje. A, jedna mi jeszcze brakuje. No to coś źle liczę. Dobra, gdzieś się ją znajdzie. A my wychodzimy do starego miasta. Ponownie. Zainstalowałem wzmacniacz na maszcie antenowym i nadałem wiadomość. Rychło w czas. Bombowce ministerstwa zostały odwołane, ale chwilę potem skontaktowali się ze mną ci dranie z GRE. Chcą, żebym skompletował badania Zira i przekazał je im. Mogliby w ten sposób udawać przed światem, że pracowali nad lekiem, a nie nad sposobem skuteczniejszego zabijania ludzi. Pieprzę ich. Mam inne plany. No i spoczko. Mniej. Mniej. Tak! Ktoś się cieszył. Tu Kyle Crane, słychać mnie? Słyszę pana. Czy udaje się pan teraz do mnie? Jestem zwarty i gotowy, potrzebuję tylko próbek. Właśnie je panu niosę, doktorze. Tylko proszę pamiętać, że utknąłem w środku mniej więcej 1000 zombie. Rozumiem. Będę niebawem. Jakbym miał broń, to mogę to załatwić. Bo nadal potrzebuję jednej kawy. I super, dobra. Dwie rzeczy mogę sobie oddać. O! I posążek kolejny. I kawa. No kawy już nie potrzebuję. Ale posążek jak najbardziej na propsie. Mogę na razie nie odnosić tego, tylko znaleźć jakiegokolwiek sklepikarza. Na razie zobaczmy tu. Chcesz ubić interes? Może. Dobra, chyba ubijemy interes. Choć to jest dupny ten. Już lepsza ta maczeta jest. To jest dupny item. Dubeldówka, dubeltówka. Ile dostaję za dubeltówki w ogóle? W kosztowności za 12 tysięcy. 2000 za dubeltówkę. Dobra, sprzedam swój pistolet. Kopesz, granat. Zaczyna dziewak. To tutaj nic ciekawego nie dostanę innego, nie? No nie. No dobra, biorę doskonałą maczetę wojskową. Za 21 tysięcy. I po zrzut pójdę, ale zróbmy na początku sobie go... A, jeszcze ten miecz mogę sprzedać, jeśli on by kogoś chciał. Za 1700. I zróbmy z tej maczety ulepszoną maczetę. Czyli na początku plany. Anielski miecz zróbmy z niego. Plus 236 damage'a. Do tego dodamy mu... Tutaj chyba już nic nie mogę, nie? Przerobić. Do tego dodajmy mu... Ma 970 damage'a. Ulepszenie. Nie rozmontuj. Nie. Ulepszenie. Na pewno króla jednego.
plus 146 damage'a, 29 podręczności i 5 trwałości. Mógłbym drugiego króla, ale nie chcę dwóch króli dawać do tego. Gladiatora plus kolejny damage. I coś, co da mi pozostałe rzeczy, najlepiej po dwa. Nie ma chyba takiej rzeczy. Dobra, niech będzie rycerz i chyba damage. Znaczy Spartacus, czyli wyważenie i uszkodzenia. Cyk. Cyk. Potwierdź, tak. Ile ma damage'a? 1310. No i to jest coś. Mój miał zeszły, ile? 800? Miecz? Więc teraz będzie robić robotę, choć dosyć chyba szybko się zniszczy. Dobra, to można go przetestować na czymkolwiek, tylko lecimy w stronę zrzutu. Tu na hak zmienione. Dobra. Nawet na ludzi Raiza sobie radzę ładnie. Mogę mu im ładnie odcinać główki bez wydawania hałasu. Czemu wszyscy słuchają w ogóle tej muzyki? I złapiałem zombie. Dobra. Mogę oddać się dwa zadania właściwie. To już mam. Tak, mam. Dobra. To jak mam wrócić, pytanie. Mapa. Gdzie jest ta nieszczęsna wieża? To jest to? Czy to jest to? Chyba to. No, kliknij się. No, chyba ktoś chce pomocy, czy czegokolwiek innego. A, tu! Proszę cię bardzo. No ma damage ładny, zabija na hita zombiaki normalne. Niewiele brakowało, przyjacielu. Jej! Siedzimy w tym razem. Uratuj 15 ocalałych przed zombie. No i super. No i mówię, to ma piękny damage. Tak samo przed ludźmi Raisa muszę 15 uratować. Dziwne jest w ogóle to, że jeszcze nie uratowałem Aszylu. Przez tyle czasu grania. Nadal nie mam pojęcia, gdzie tu jest to. Ten zrzut. Nie mam pojęcia, co to miało być. Mówię, damage ma cudny. A tam podobno tutaj itemy, które mają po 5000 damage'a nawet. A to ma 1000 i bez problemu zabijam tutaj. Może tutaj trzeba wejść? Nie. To nie mam bladego pojęcia. O. Albo jednak mam. Też nigdy nie mogłem tego znaleźć.